Normalnie projektanci projektują formę danego obiektu i próbują dopasować do tego technologię. W naszym przypadku my kontrolujemy procesy produkcyjne, a forma jest efektem tego procesu produkcyjnego. Nazywamy to proces design. Kiedy pierwszy raz widzisz produkt wyprodukowany w technologii FIDU, wydaje się tobie, że to jest miękki obiekt. W momencie, kiedy dopiero go dotykasz, to widzisz, że faktycznie jest napompowany, ale jest stworzony z twardego metalu. Proces produkcji jest bardzo prosty. Wycinamy elementy z blachy przy użyciu lasera, spawamy je szczelnie w konturze i pompujemy do stabilnej, trójwymiarowej formy. Praca w technologii FIDU jest jak rzeźbienie w glinie. Metal pod wpływem ciśnienia wewnętrznego formuje się w sposób naturalny i pokazuje swoją naturalną twarz deformacji. Dziś bawimy się i uczymy się w mikroskali budowania podstaw technologicznych pod dalsze aplikacje, które mogą być lekkie konstrukcje w architekturze, w przemyśle samochodowym, ale również i w kosmosie. I dzięki zastosowaniom konstrukcyjnym jesteśmy w stanie tworzyć lżejsze, ale bardziej wytrzymałe konstrukcje. Ja nazywam to mniej wagi, więcej możliwości.